Dobra. Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest pan senator Stanisław Gawłowski, człowiek, któremu Centralne Biuro Antykorupcyjne ukradło zestaw porcelany. Dobrze mówię? W zasadzie tak, dlatego że CBA przetrzymuje bezprawnie i bezpodstawnie od kilku lat moją porcelanę w oddziale w delegaturze we Wrocławiu. Dzisiaj już jest zobowiązane postanowieniem prawomocnym sądu do odwiezienia jej do mnie do domu i ciągle tego zrobić nie chcą. Rozumiem, że to jest kwestia taka bardziej już pozłości symboliczna niż jakakolwiek realna, tak? Żeby zrobić przykrość. Wie pan, ja tak naprawdę nie wiem, bo oni kilka lat temu, gdy rozpoczynała się kampania wyborcza do samorządu, w dniu, w którym mieliśmy zaprezentować kandydata na prezydenta Szczecina, przyjechali do mnie do mieszkania, zadbali, żeby TVP, zanim o 6 rano byli u mnie w mieszkaniu, od 2 godzin czy 3, było przygotowane do transmisji, publikacji tej informacji, że dokonują rewizji u mnie w mieszkaniu, następnego dnia w domu w Koszalinie. I wynosili wielkie kartony. Były media propisowskie, wszystkie pełne komunikatów, że oto dowody na moją przestępczą działalność zostały zabezpieczone. Te kartony to były oczywiście ta słynna porcelana o wartości kilkuset złotych. Po kilku latach uznali, że można mi już ją oddać, że mam sobie przyjechać do Wrocławia i odebrać. A ja im mówię, zabraliście z Warszawy, zabraliście z Koszalina zasady współżycia społecznego, prawo, odwieźcie ją do domu i uwaga, jak będziecie ją odwozić i wypakowywać, bo będę sprawdzał, czy ona nie została zniszczona, to będę nagrywał i będę miał świadków, bo ja w relacjach z CBA te moje relacje są dość jednoznaczne. Czyli ja im za grosz nie ufam. Wiem, że to jest policja polityczna, która służy tylko i wyłącznie PiS-owi do dręczenia opozycji, do prześladowania opozycji i do tego, żeby mogli na końcu wygrywać wybory. Mówić o, że ścigają jakichś mitycznych przestępców, a tak na dobrą sprawę przestępców z PiS chronią, a ścigają opozycję i budują nieprawdziwe, fałszywe obrazy. I ja dzisiaj chcę, żeby ona wróciła do domu i chcę publicznie rozliczyć ich z dostarczenia tej porcelany całej do własnego mieszkania. To jest przecież ich obowiązek. Ja nie odpuszczę po prostu. Panie senatorze, no właśnie, o co tak z grubsza, tak jak formuła wywiadu pozwala, chodziło w tej sprawie oskarżeń pod pańskim adresem? Dlaczego zdaniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego musiał pan być aresztowany, skoro areszt, podkreślmy, bo wiele osób tego nie rozumie, nie jest karą, tylko jest zabezpieczeniem postępowania? I ze szczególnym wątkiem, bo z publikacji medialnych wiemy, że część osób, która zeznawała, składała wyjaśnienia przeciwko panu, odwołała zeznania w sądzie. O co chodziło w tej sprawie? Na jakim ona jest etapie? Jak to wygląda? Ta sprawa ma swój początek mniej więcej w 2008 roku. Wtedy jako sekretarz stanu i przewodniczący w Ministerstwie Środowiska i przewodniczący Rady Nadzorczej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zajmowałem się sprawą bezpodstawnego i bezprawnego de facto udzielenia dotacji ojcu Rydzykowi na geotermię toruńską. I wtedy po konsultacjach z zarządem Narodowego Funduszu podjęliśmy decyzję o tym, że należy dotację cofnąć i ojcu Rydzykowi, Fundacji Lux Veritatis, odebraliśmy 27 milionów złotych. Wtedy od wielu ważnych również biskupów usłyszałem, że to był błąd poważny z mojej strony, bo oni się będą na mnie mścić, że Rydzyk, że użyję do tego Kaczyńskiego, Ziobrę, że wszystkich tych, którzy na których on politycznie wspiera, będą bardzo próbowali się odegrać. Ja już w tamtym czasie słynny agent Tomek próbował zaprzyjaźnić się z moją żoną, bo jeszcze przez 2 lata do 2010 szefem CBA był
niejaki Kamiński, agent Tomek, był wykorzystywany przez tą instytucję do tego, żeby jakoś wkradać się w łaski różnych kobiet. Żona na szczęście była odporna na jego wdzięki, ale pamięta te spotkania z nimi bardzo, bardzo dokładnie. Potem, gdy PiS wygrał wybory w 2015 roku, to zastosowali zupełnie inną metodę w stosunku do mnie, bo okazało się, że jest kilku działaczy PiS, dokładnie trzech facetów związanych z PiS, którzy mieli poważne zarzuty, jeden z nich zresztą nawet został prawomocnie już skazany, którym zaoferowano różnego rodzaju przywileje, jeżeli będą je obciążać w zeznaniach. I tak się stało. Prokurator nie ma żadnych dowodów świadczących o tym, że ja zajmowałem się jakąkolwiek działalnością niezgodną z prawem. Dokonywał rewizji w moim mieszkaniu w Warszawie, w domu w Koszalinie, przeglądał przez kilka, prawie ponad rok, przeglądali wszystkie moje aktywności w bankach, różnych instytucjach finansowych, szukali nieruchomości na całym świecie. Na końcu się okazało i taki protokół z ich kontroli, czyli od prokuratury i CBA otrzymałem, że nie ma żadnych zastrzeżeń do moich oświadczeń majątkowych, które co roku od co najmniej 20 lat składam, więc nie znaleźli żadnego ukrytego majątku u mnie, nie znaleźli nic, dokładnie nic. Ale mieli te trzy zeznania, wyjaśnienia, zdaje się, wyjaśnienia nawet. Wyjaśnienia tak, ale ta trójka otrzymała propozycję małych świadków koronnych, jak będziecie obciążać Gawłowskiego, to będziecie, my wystąpimy o złagodzenie kary. Jeden, tak jak powiedziałem, z nich został skazany, więc potem na 2 lata bezwzględnego wyroku więzienia przesiedział kilka miesięcy, został wypuszczony za zgodą i pewnym poparciu prokuratury. Pozostała dwójka próbowała skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary, ani jednemu, ani drugiemu sąd się już na to nie zgodził, uznając, że w tej sprawie oni muszą być poddani pełnej procedurze, nie będą wyłączeni ze sprawy, bo tu jest rzeczywiście kwestia wiarygodności. Ta sprawa już trwa od 2017, od grudnia jest 2022, no 5 lat. Po drodze zdarzyła się rzecz, o którą dzisiaj warto się naprawdę bić, przyczyna, o którą się warto bić, bo ja już wiem, co to znaczy neo-KRS i sędziowie mianowani przez ludzi Ziobry, bo moja sprawa w sądzie aresztowym była rozpatrywana przez tak zwanego sędziego dyżurnego. Ja nie wiedziałem wcześniej, co to znaczy w ogóle, ale sędzia dyżurny to jest ktoś taki, kto jest w sobotę bądź w niedzielę na dyżurze w sądzie aresztowym. Prokuratura dokładnie wie, kto to jest. I to nie jest sędzia losowany. To jest wiadomo, kto to jest. W związku z tym... Tak, to jest znany mechanizm. Znany mechanizm, wiem, ale jak się nie ma do czynienia... Ale już ja rozumiem, że jeszcze wtedy nie był zmieniany. My już wiemy, że jak się zatrzymuje ludzi, jak prokuratura zatrzymuje, to właśnie tak, żeby był sędzia na dyżurze. Tak, i żeby było wiadomo, który sędzia w którym sądzie. To już dzisiaj to wiemy. I tak się stało w moim przypadku. Trafiłem do sędziego, do pani sędzi dyżurnej, która 2 czy 3 miesiące wcześniej została awansowana przez Ziobrę na naczelnika wydziału. Pani w swoim postanowieniu nawet powiedziała to, co pan przed chwilą, że ona nie orzeka o winie czy niewinności, bo nawet to napisała. Materiał jest tak obszerny, że ona nie miała czasu się tym zająć, że był krótki czas i że ona w ogóle nie przeglądała tego materiału, ale z dwóch powodów. Ze względu na zagrożenie wysoką karą, bo jak prokurator stawia zarzut i modyfikuje i zbiera, fabrykuje dowody, to zadbał o to, żeby taki obrazek był z jednej strony, a z drugiej strony, ponieważ udzielałem wywiadu, bo proszę też zauważyć, pomiędzy moim zatrzymaniem a wnioskiem o uchylenie immunitetu upłynęło kilka miesięcy, więc ja wiedziałem, co jest w tych dokumentach, bo te dokumenty były jawne. Posłowie to widzieli. Każdy, kto chciał, mógł zajrzeć do tych dokumentów. Dziennikarze to widzieli. Więc pytany jako polityk, jako poseł, wtedy jeszcze też sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej,
pytany o opinię i moje stanowisko przez dziennikarzy, najzwyczajniej w świecie odpowiadałem. I pani sędzia stwierdziła, że no, przepraszam, ale skoro udzielam wywiadów, to w ten sposób mogę wpływać na świadków i mataczyć. Tylko ja te wywiady udzielałem przez kilka miesięcy. To już nie miało wpływu na to, co potem będzie. Stało się, jak się stało. Potem już tylko było jasne, już potem nie miałem wątpliwości, dlaczego trafiłem do aresztu. No właśnie, tam były parę kwestii było. Po pierwsze była kwestia, która no, podejrzewam, że będzie wyjaśniana podczas pana procesu, no bo wszyscy przeczytaliśmy w książce Mariusza Kowalewskiego, byłego dziennikarza TVP Info, opis sytuacji, w której prokuratura dostarcza materiały dzień, paręnaście godzin przed pana zatrzymaniem do TVP Info. Następnie na bazie tych materiałów powstają przygotowane gotowce, które są odpalane w momencie, kiedy się pojawiają media u pana w domu. Znaczy, kiedy się pojawiają się agenci CBA u pana w domu, żeby zrealizować papiery sądowe. Więc mamy do czynienia z przestępczą próbą narzucenia pewnego obrazu. I moje pytanie brzmi, no po pierwsze, w jaki sposób pan, że tak powiem, ten wątek wyjaśnia i dwa, czy to jest jedyny przykład, który opisał Mariusz Kowalewski, czy są jeszcze inne dane dotyczące właśnie wycieków, przecieków po to, żeby narzucić narrację, która ma doprowadzić do tego, do przekonania w opinii publicznej, że po pierwsze jest pan przestępcą, a po drugie, jeżeli zostanie pan uniewinniony, to znaczy, że istnieje kasta sądownicza, która po prostu uniewinnia winnych ludzi na złość PiS-owi. Nie jest to jedyny przypadek, o tym drugim zaraz opowiem, natomiast rzeczywiście to jest wstrząsające, że agenci CBA wchodzą do mnie do mieszkania o 6:05. Pan Gmyz, trudno mi przychodzi powiedzenie redaktor, bo jest zatrudniony w telewizji publicznej reżimowej. Pracownik aparatu propagandy. To jest właściwe określenie. Pan Gmyz pisze parę minut po wejściu do mojego mieszkania u siebie na Twitterze. 15 minut potem TVP na pasku jedzie z pełnym przekazem, co, gdzie, jak. Ja jeszcze nie wiem, o co chodzi. Prokurator jeszcze mi nie zdążył powiedzieć, o co chodzi, ale oni już mają pełny serwis, już pełna wiedza. Jest to 6:20. Znaczy, mamy tutaj opis, no jest to bezsprzeczny dowód dla sądu, bo jest w książce opisane, kiedy przyjechały kwity, że przyjechały kwity dzień wcześniej, że pracownicy TVP dostają gotowca z prokuratury albo z Centralnego Biura Antykorupcyjnego i na tej bazie przygotowują materiały, których celem jest narzucenie narracji, narzucenie przekonania co do tego, że prokuratura i CBA zatrzymuje groźnego przestępcę, znalazła aferzystę. Tak, znalazła aferzystę, wynoszą wielkie kartony, nie wiadomo z czym. Potem się okazuje, że te kartony wielkie, które wynoszą, są z porcelaną, którą tak. Nie chcą odwieźć. Tak, dokładnie tak. Dokładnie, jaki potem ten, się okazuje, jest że to jest przykład? Jeden wielki pic i pewnie obrazek budowany na potrzeby propagandy i te kamery pisowskiej telewizji relacjonujące zdarzenie budują od razu narrację. Ja oczywiście ten fragment, w którym jest opisana cała akcja, dołączyłem jako jeden z dowodów pokazujący działanie prokuratury i służb specjalnych, policji politycznej, czyli CBA i naprawdę wiernych PiS-owi prokuratorów. Ja muszę panu powiedzieć, że czasami dzwonią do mnie pracownicy aparatu propagandy zatrudnieni gdzieś tam w różnych miejscach. Zadzwonił obecny redaktor naczelny Radia Szczecin, Tomasz Duklanowski. I on użył nawet takiego określenia, prokuratorzy do spraw Platformy. Ja zadałem mu to pytanie, kto to są ci prokuratorzy do spraw Platformy? No i wymienił dwa nazwiska akurat tych prokuratorów, którzy się mną
zajmują. Więc zadałem mu kolejne pytanie. Przepraszam, a czy Platforma to jest organizacja przestępcza? Że są prokuratorzy, bo to tak zabrzmiało jakby... I się wtedy trochę zawiesił. Nie miał świadomości, że ja jak rozmawiam z nim, to nie mam to również do tych pracowników aparatu propagandy i zaufania, więc staram się nagrywać wszystkie te rozmowy. Zawiesił się i... Tak, słuszna koncepcja, bo to jest jedyny sposób na to, żeby nic w przyszłości nie uciekło. I to jego zdanie, prokuratorzy do spraw Platformy w przyszłości na pewno się przyda i zostanie wykorzystane. I on wtedy się zawiesił, nie wiedział, co powiedzieć i jakby próbował za wszelką cenę zmienić temat. Być może się zorientował, że próbuje trochę pociągnąć ten wątek w jego wypowiedzi, ale on też jest jednym z tych dziennikarzy, który jest systematycznie serwisowany przez ludzi związanych z tym aparatem ochraniającym i służącym państwu PiS, aparatem związanym z prokuraturą i z służbami specjalnymi. Bo on często podawał informacje również albo nieprawdziwe, albo półprawdziwe, bo jak powszechnie wiadomo, półprawdy to całe kłamstwo. Zdarzyła się taka historia, mam też mieszkanie wiele lat temu kupione w Szczecinie i to mieszkanie wynajmuję. Wynajmowałem bardzo różnym osobom, wynajmowałem 50-letniej pani, która zajmowała się tam, nie miałam do świadomości, nierządem, ale okazało się, że on zbudował cały wielki obraz, że ja prowadzę agencję towarzyską. TVP nagłośniała sprawę i tak dalej. Sprawa trafiła do sądu, pozwałem TVP, TVP w pierwszej instancji przegrało, jest obowiązany zapłacić kilkadziesiąt tysięcy odszkodowania i tak dalej, i tak dalej. Ale im do głowy nie przychodzi, nawet ani już przeprosić, ale żeby powiedzieć, OK, popełniliśmy błąd, wypłacamy odszkodowanie. I oni brną dalej. Znaczy, to jest ten rodzaj aparatu. My płacimy, my się zrzucamy na te odszkodowania, więc oni po prostu hulaj dusza, piekła nie ma. Otóż to, dokładnie tak, ponieważ oni wiedzą, że to zapłaci TVP odszkodowanie, ale nie oni. Ale całą narrację zbudowano w oparciu o fałszywe rzeczy, montaż wykonany przez pracowników aparatu propagandy. Tak to wygląda. Panie senatorze, bo w toku, że tak powiem, tych działań udało się panu wygrać kampanię. Jak się prowadzi taką kampanię? Jak się komunikuje z ludźmi? I jak się udało panu przekonać właśnie i pokazać ludziom, że no nie jest pan kryminalistą z opowieści Jacka Kurskiego, że jest to sprawa polityczna. Dzisiaj jest to bardziej, znaczy trochę bardziej ułatwione, jesteśmy po sprawach Pegasusa, jesteśmy troszeczkę mądrzejsi niż to było 3 lata temu, więc tak jakby, jak to się robi? Ja nie byłem anonimową osobą u siebie w okręgu. Swoją działalność publiczną prowadzę tutaj od w zasadzie końcówki lat 80. z mniejszą, większą aktywnością. Przechodziłem bardzo różne szczeble. Gdzieś tam byłem zastępcą burmistrza w Darłowie, jakiś czas pracowałem w Mielnie jako zarządca komisaryczny przez prawie rok, czyli wójt tej gminy. Potem byłem zastępcą prezydenta w Koszalinie, więc radnym sejmiku, po drodze posłem, ministrem. I ludzie wiedzieli, że coś musi być nie tak, bo zawsze starałem się być blisko ludzi, zawsze z ludźmi rozmawiać. Nigdy byłem zawsze bardzo ostrożny, znaczy wspierać, ale mówić, że pewnej granicy nie wolno przekraczać. I naprawdę po tym, jak PiS zrobił to, co zrobił ze mną, ja niezbyt chciałem nawet startować w kampanii wyborczej, w wyborach, bo nie miałem przekonania, że uda się te wybory wygrać, ale naprawdę bardzo duża grupa znajomych, przyjaciół postanowiła mnie do tego zachęcić, tam mówić. I to nie była dla mnie łatwa kampania. Człowiek jest pokiereszowany i każdy przyzwoity człowiek w takiej sytuacji, takiemu człowiekowi zawsze musi towarzyszyć, tak mi się wydaje, coś takiego jak trochę wstyd, bo ludzie mają prawo myśleć, tak jest trochę, że skoro tam gdzieś trafiłeś do aresztu, zajmuje się tobą prokuratura, to coś na rzeczy musi być. Nie ma bardzo ciężko. Oni na tym grają.
Tak, i na tym grają, a jest bardzo ciężko, tak jak pan zauważył, ja byłem pierwszy, znaczy pierwszy, do którego oni przyszli. I było mi bardzo ciężko tłumaczyć ludziom, że ja jestem tylko ofiarą w tym procesie, znaczy, że PiS rozpoczął walkę z opozycją i używa służby do prokuratury, CBA, do właśnie takich, do tej walki. Dzisiaj to już wszyscy widzimy. Pegasus to jest jeden z tych przykładów. Podsłuchiwanie Krzysztofa Brejzy, szefa kampanii wyborczej Platformy. Taki przypadków już jest znacząco więcej. To, co się stało z Romanem Giertychem, Z użycie Andrzejem Łukaszem. służb. Tak jest. Znaczy, ta lista jest codziennie praktycznie To jest i wydłużana. tak, to jest ułamek. Ja mam jeszcze takie jedno pytanie, bo ono się przewinęło, ta sprawa się przewinęła w mediach, że z panem się kontaktowali bez żadnego trybu funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, chcąc, tak jak to wybrzmiewało, namówić pana do jakichś zwierzeń, a raczej do tego, żeby pan pomówił jakieś konkretne osoby, które mieli na miejsce. Na myśli, w zamian oczywiście za wolność, bezkarność. To jest w ogóle, sam byłem tym bardzo mocno zaskoczony, bo ja byłem w areszcie traktowany w sposób szczególny. Ten szczególny sposób polegał na tym, że przez pierwsze dni, tygodnie kontakt ze swoimi obrońcami odbywał się w towarzystwie agentów CBA, którzy przyjeżdżali z Wrocławia do Szczecina specjalnie. Potem byłem kompletnie izolowany. Nie wolno było na przykład pójść na mszę niedzielną, bo mógłbym kogoś, nie daj Boże, zobaczyć, ktoś mógłby mi przekazać, nie wiem, czego oni się obawiali. Ja raczej myślę, że to chodziło o to, żeby psychicznie złamać, tak na dobrą sprawę. I gdzieś po 2,5 miesiąca przyjechała do mnie dwójka agentów CBA z Wrocławia pod pozorem rozpoczynania kontroli oświadczenia majątkowego, jakbym cokolwiek mógł mieć w areszcie. Ale ta rozmowa sprowadziła się de facto do rozmowy o Donaldzie Tusku i Grzegorzu Schetyniu, ówczesnym przewodniczącym Platformy. I usłyszałem z ich strony taką sugestię mówiącą o tym, że jakbym coś o nich opowiedział, to znacząco łatwiej potoczyły się by moje sprawy tutaj. Ja to odebrałem jednoznacznie, znaczy jako ofertę: obciążysz Tuska, obciążysz Schetynę, powiesz coś o nich, to my ci tutaj załatwimy sprawę, czyli nie będziesz już miał tych wszystkich problemów. I oni przyjechali bez powiadamiania moich obrońców. To jest formalnie niedopuszczalne. Znaczy, po każdej czynności, jaką prowadziły jakiekolwiek służby, oni mieli obowiązek powiadamiać obrońców. Oni się tutaj tłumaczą, że nie musieli powiadamiać tylko i wyłącznie dlatego, że to była informacja o rozpoczęciu kontroli oświadczenia majątkowego. Jak to miała być tylko informacja, to mogli to wysłać pocztą. Po co w ogóle do mnie przyjeżdżali? Nie musieli się ze mną widzieć. A jeżeli już się chcieli ze mną widzieć, to powinni powiadomić obrońców. Ja to powiedziałem rzeczywiście publicznie w mediach, wtedy usłyszałem, że CBA wytoczył mi sprawę w sądzie. Otóż to było ze 3 lata temu, jak to powiedziałem. Do dzisiaj tej sprawy nie ma i nie będzie, bo fakt jest taki, że byli, i fakt jest taki, że obrońcy nie zostali moimi powiadomieni. Fakt jest taki, że procedura została To jest kolejny zastosowana. przypadek, w którym do zatrzymanych mających kontakty kierowana jest oferta. Tak. Twoje problemy To jest. mogą się skończyć, jeżeli obciążysz. Tu najczęściej pada nazwisko Tusk, no ale też padają wpływowe i wpływowe, no w zależności od tego, kto ma jaki krąg towarzyski. To tutaj w moim przypadku było dość oczywiste, że ja tych ludzi znam i znam przecież od lat. Sekretarz Generalny Platformy musiał ich znać. To po pierwsze. Po drugie, byłem członkiem rządu Donalda Tuska i to dwukrotnie, więc miałem kontakty z nim dość stałe. Nie powiem, że codzienne, ale jednak dość stałe kontakty przy różnych okazjach. Więc to było oczywiste, że ja mam jakąś określoną wiedzę, ale nie mam żadnej, która by świadczyła o jego działalności, mówię o działalności niezgodnej z prawem pana premiera Donalda Tuska, bo ja nie znam takich przypadków. Wszystko, co robił pan premier, było od początku do końca w zgodzie z prawem, więc konfabulowanie, bo też myślę, że oni by No tego właśnie, oczekiwali. pana zna się tam jakiś jeden właśnie ze świadków, czytałem też chyba na Onecie właśnie tekst, że przyszedł do sądu i odwołał swoje wyjaśnienia w pana sprawie.
To też dość charakterystyczne, bo to jest jeden ze świadków, którego próbowano również przekupić i sugerowano jemu dość właśnie, najpierw sugerowano, potem zastraszano, oddziaływano na jego żonę w różny sposób i zmuszano jego do tego, że i mówiono jemu tak, obciążysz Gawłowskiego, nie będziesz miał tej innych spraw. I on o tym wszystkim opowiedział przed sądem. Przed sądem o sposobie funkcjonowania prokuratury i CBA, w jaki sposób próbowano zachęcić jego do zeznań obciążających mnie. I on mówił, że mu jest przykro, że będąc przebywając w areszcie dał się w jakiejś części złamać i że rzeczywiście to nie są miejsce przyjazne, więc ja wiem, jak to tam jest i w jakiejś części rozumiem, że nie każdy człowiek jest na to odporny, ale opowiedział o tym w całości przed sądem. Rzeczywiście o tej procedurze, o tym mechanizmie łamania ludzi tylko i wyłącznie po to, żeby uzyskać fałszywe zeznania. Już ostatnie takie pytanie. Tuż po wyborach do Senatu, które przegrał PiS, konto twitterowe kojarzone, anonimowe, no bo z ministrem Maciejem Wąsikiem, zapewniało, iż wcale nie jest jasne, że opozycja, która zdobyła, tutaj właśnie było, bo to jest kilku senatorów niezależnych, no pan też ma ten status, więc nie było wiadomo, jak oni zagłosują teoretycznie. No i on sugerował, że będzie 50 na 50. Czy panu coś wiadomo, w jaki sposób oni wpływali na i próbowali wpłynąć na senatorów, żeby uzyskać tą większość, żeby Senat im się nie wyłamał, żeby cały czas głosował jak ta maszynka do... Oczywiście, że wiadomo, ponieważ znam senatorów, do których przyjeżdżali zaprzyjaźnieni działacze PiS-u, czasami posłowie, czasami inni działacze, niekoniecznie parlamentarzyści, sugerujący wprost i składający ofertę bezpośrednio dla samych senatorów funkcji ministerialnych, a dla rodzin atrakcyjnych funkcji w innych instytucjach, w spółkach Skarbu Państwa i tak dalej. Na szczęście senatorowie o tym mówili publicznie, bo na tych wewnętrznych spotkaniach opowiadaliśmy różne historie. I muszę panu powiedzieć, że dotyczyło to bardzo, bardzo wielu senatorów. Ja jestem dość odporny na PiS i moje poglądy są dość jednoznaczne po tym wszystkim, szczególnie co mnie spotkało, ale oni nawet w stosunku do mnie próbowali gdzieś tam przez podstawione osoby docierać i mówić, wiesz, ale to możemy jakoś zadbać, żebyś wszystkie twoje rzeczy się potoczyły inaczej. Wystarczy, żebyś chciał pomóc głosować z PiS-em. Osobom, które z takimi ofertami przychodziły, mówiłem, używając dość powszechnie znanych słów, ale jako traktowane jako lżywe, więc ja ich tutaj nie zacytuję, bo wydawało mi się, że to jest jedyna właściwa reakcja na tego typu sugestie. Więc to oni przez pierwsze prawie 2 lata tego typu próby podejmowali w bardzo różny sposób, żeby złamać większość senacką, tych 51 senatorów, która postanowiła z sobą współpracować. Bardzo różnych poglądach, proszę też zauważyć, bo w Senacie te poglądy rzeczywiście po senatorów o poglądach lewicowych począwszy, a na senatorach o poglądach konserwatywnych skończywszy, nam się udało w tej grupie 51 wypracować model współpracy, współdziałania z sobą, rozmowy i to działa. I niedawno, właśnie teraz obchodzimy 3. rok takiego funkcjonowania. I naprawdę każdy senator z wzajemnym szacunkiem do siebie się odnosi i to naprawdę dobrze funkcjonuje, dobrze rokuje na przyszłość. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem był senator Stanisław Gawłowski, człowiek, który chciał
zapobiec powstaniu geotermii ojca Rydzyka, w której, jak już dziś wiemy, państwo wydobywa, znaczy państwo, no, pan, no, znaczy ojciec, pan Tadeusz Rydzyk, czyjś tam ojciec, wydobywa ciepło, które następnie jest ogrzewane i kilka razy drożej sprzedawane mieszkańcom Torunia. Szanowni Państwo, ja sobie pozwolę na koniec polecić historię Ekspert, to jest magazyn, którego jestem wydawcą i autorem, i zaprosić Państwa na stronę wieści24.pl, gdzie mamy takie afery, o których tutaj opowiadał pan senator Gawłowski. W dużych ilościach jest lista ponad 800 afer. Zapraszamy do czytania i do udostępniania. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.